Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne U mnie Działa. E, idziemy za ciosem i rozwiązujemy kolejne zadanie w JavaScriptie z egzaminów INF03. A konkretnie dziś to będzie poprzednik egzaminu INF03, czyli egzamin EE09. I to był projekt na tym egzaminie, to znaczy, taką stronkę należało zrobić. I tutaj, jeśli chodzi o to, co nas interesuje w Javascriptie, no to na dole mamy zdjęcia i po kliknięciu w którejś z tych zdjęć to zdjęcie się zamienia tu u góry i to będziemy robić. Natomiast tu jest jeszcze drugi skrypt w Javascriptie, polegający na tym, że jak klikniemy w serduszko, no to niejako podmienia się obrazek w tym miejscu. E, dobra, tak wygląda strona, natomiast ja to e, zadanie mam oczywiście wyizolowane. To, co wam pokazywałem na GitHubie, możemy znaleźć zestaw tych zadań z poprzednich lat. E, no i mam tutaj te moje zdjęcia. Jak widzicie i mam też tutaj to serduszko, tak to ma mniej więcej działać, tutaj wersja jeszcze nie zrobiona, i nad nią będziemy sobie pracować. Jak widzicie, póki co nic tutaj nie działa. No to słuchajcie, zaczynajmy. Wymagania dotyczące skryptu, może najpierw przeczytajmy, Obsługuje akcję wywołania, kliknięciem na zdjęciach z bloku lewego, za pomocą języka JavaScript. Po kliknięciu na dowolnej miniaturze jest ona wyświetlana w, w bloku głównym zamiast tego Lanzarote, czyli ja myślę, to jest to Lanzarote JPG. Po kliknięciu ikony Icon Off JPG jest ona podmieniana na On JPG. Po ponownym kliknięciu powraca do Off i tak na zmianę realizowane za pomocą funkcji. Czyli jakby mamy dwa zadania tutaj. Pierwsze polega na, na zmianie zdjęcia. To jest bardzo proste, i drugie na podmianie też w sumie zdjęcia, nie? No bo też jest to ta ikona, jest tutaj zdjęciem, jak widzicie, z rozszerzeniem JPG. Dobra, tutaj szybko do kodu idziemy w takim razie. Ja mam tutaj ten plik, właśnie, zadanie 20 w HTML-u. Tutaj w blok, tam się nazywało lewy, prawy. tutaj widzimy, że to się troszkę inaczej wygląda, ale to wynikało z jakby z samego arkusza. Mam div o nazwie lewy 20. I tu są te zdjęcia, na które będziemy klikać. I mam div główny 20, i to jest tutaj jest to zdjęcie, które mamy zamieniać. Jest też obrazek tutaj na końcu, ustawiony najpierw na ten icon OFF. No i podpięty skrypt javascriptu, Wszystkie obrazki wrzuciłem sobie do folderu IMG. To nie było konieczne w tym egzaminie, ale u mnie tak jest i trzeba to będzie jakoś ogarnąć. No i dobra, i słuchajcie, od czego tutaj zacząć? No, znowu, tak jak w poprzednim odcinku, można zacząć od bardzo prostej rzeczy, a mianowicie od podpięcia tutaj na on klik, powiedzmy jakiejś funkcji change, dajmy na to img, tak. I na przykład można by było przekazywać tutaj jako argument nawet, nie wiem, nawet całą ścieżkę, ale powiedzmy, że przekażemy sobie na początku tylko tą nazwę zdjęcia, nie? No i w ten sposób moglibyśmy to zrobić dla wszystkich pozostałych IMG. Aha, tylko czekajcie, bo tu chciałem zaznaczyć, a to się mnie trochę się nie udało, ale dobra, teraz. Mhm. Dobra, no i wystarczyłoby teraz tylko a widzicie, e, tutaj powpisywać odpowiednie nazwy, może to nawet będzie prościej, jak ja to wpiszę. Secreti, Wenecja i tutaj Tajlandia. No i dobra, i skoro to już mam, no to wtedy w moim maince, który jest podpięty. Mógłbym sobie taką funkcję napisać. Powiedzmy byłoby ona tutaj. Oczywiście jako function. function, nie? I teraz ta funkcja miałaby jeden parametr, powiedzmy mg, I ona właśnie by tej zamiany dokonywała. No i słuchajcie, i taka zamiana w gruncie rzeczy jest bardzo, bardzo, ale to bardzo prosta. To znaczy, po pierwsze, musimy sobie złapać ten element, który chcemy zamienić, czyli to jest ten obrazek. Więc tu mógłbym zrobić coś takiego, const, powiedzmy, image i to by było document, powiedzmy, query selector i tutaj weźmy tego sobie po id, id jest takie, Dobra, może ono nie do końca pasuje, ale pewnie wynikało z treści zadania. Dobra, teraz mamy ten obrazek złapany, i jedyne co trzeba zrobić, to teraz odwołać się do tego obiektu, i wystarczy, że zmienimy mu właściwość zrc. Tak? Src i ustawimy ją na to img. Ale ponieważ ja tutaj przekazuję, bo to jest parametr, ja tutaj przekazuję samą nazwę, to jeszcze bym musiał połączyć to z moją ścieżką. Jak mówię, to w samym zadaniu egzaminacyjnym nie było konieczne, to sobie tak zrobiłem, więc tutaj dodatkowo musiałbym zrobić jeszcze coś takiego i wskazać, że chodzi mi o folder img, a w tym folderze img obrazek img. No i zobaczmy, bo to już w sumie powinno działać. Tutaj sobie odświeżamy. No, jak widzicie, działa. No czyli banał, nie? W tej wersji naprawdę jest to banalnie proste. Natomiast my to sobie oczywiście troszkę jeszcze jeszcze może troszkę utrudnimy, czyli postaramy się jednak to zrobić bez tych onklików w HTML-u, nie. Ale jak mówię, to jest ta najprostsza wersja zamiany obrazka. Tutaj podpiliśmy sobie zdarzenie on -click pod obrazki, które klikamy. Przekazujemy jako argument nazwę obrazka, i następnie nasza funkcja odbiera tę nazwę obrazka i podstawia w, jako source w miejsce tego obrazka, który ma być podmieniany. Bardzo proste. Dobra, więc najprostsza wersja tak, ale zróbmy to jednak bardziej elegancko. Czyli powiedzmy, usunę te on -kliki stąd. I ustawimy sobie na te obrazki add-even listenera, czyli na zdarzenie on, na zdarzenie click, ustawimy sobie właśnie ten nasłuchiwanie listenerem. Dobra, tutaj popatrzmy się na te obrazki. One nie mają jakby żadnej wspólnej klasy. Mm, więc, no jak je pobrać wszystkie? No Moglibyśmy pobrać wszystkie obrazki, które są w Divie o ID lewy 20, I myślę, że tak zrobimy. Czyli utworzymy sobie tutaj const images i images i pobierzemy właśnie query selektorem, a więc document, query selector all. I teraz, co tutaj? Jaki selektor? Więc. DIF Lewy 20, czyli jeszcze raz sobie tutaj zerknijmy. Tak się tutaj nazywa ten DIV po identyfikatorze, i wewnątrz tego identyfikatora interesują nas IMG. E, możemy to zrobić w ten sposób, czyli to będą wszystkie obrazki znajdujące się w elemencie o ID Lewy 20. E, natomiast możemy to też zrobić jeszcze tak. Oczekajcie, w tej chwili to przesadziłem trochę. E, mianowicie. Tak. No i co mi się teraz dzieje? Czemu nie mogę tego zrobić tak, jakbym chciał? Coś przestawiłem klawiaturę, słuchajcie. Dobra. I wtedy to by były tylko bezpośrednie dzieci, czyli one musiały, te obrazki muszą być bezpośrednio w tym divie lewy 20. Zresztą tak tu jest, nie? Ale jeżeli na przykład mielibyśmy w tym divie jeszcze jakiegoś diwa i dopiero wtedy obrazki, no to wtedy w ten sposób nie zostałyby pobrane, a w ten sposób już najbardziej tak. Dobra. Zostawię sobie to tak, żeby było jasne, że chodzi mi o bezpośrednie dzieci tego elementu lewy 20. No i teraz jak mam coś takiego, no to mogę sobie to zresztą podejrzeć, czy mi się na pewno to udało poprawnie pobrać. Console.log.images Myślę, że warto to robić, bo jakby się potem okazało, że nie pobraliśmy tych obrazków, to nie wiedzielibyśmy, dlaczego jest błąd, nie? Widzimy, że pobraliśmy, tak? Czyli to są te moje obrazki, lista node'ów, czy lista węzłów, na których mam te moje pięć obrazków i teraz, skoro je mam, no to mogę na nich to, co już robiliśmy również Przednim razem ustawić listenery, czyli images e, for each, tak, czyli metodę, e, która działa na tablicach, ale również na notach. I tutaj e, wewnątrz e, tej metody zrobimy sobie funkcję strzałkową, czyli to będzie powiedzmy img. Tak. I funkcja strzałkowa. Dobra. Me, Oczywiście to nie musiałaby być funkcja strzałkowa. Tutaj e, też musimy sobie to zaznaczyć. Tu mogłaby być zwykła funkcja, czyli tak zwana funkcja anonimowa, więc może też to pokażę, czyli powiedzmy function, function statement. Funkcja anonimowa nie ma, e, f, mm, nie ma nazwy, tak, w tym wypadku e, niepotrzebny jest nam też. E, Niepotrzebny jest nam też parametr, w zasadzie jest potrzebny, tak? Bo on tu byłby właśnie e, IMG, tak? E, I teraz wewnątrz tego moglibyśmy sobie ustawić na każdy z tych IMG, dobra, ad event listener e, i mm, na zdarzenie klik. Oczywiście ten listener i tutaj albo znowu funkcja strzałkowa lub anonimowa, albo, albo właśnie referencja do jakiejś istniejącej funkcji change IMG. Dobra, czyli znowu tutaj albo ten function statement, czyli taka normalna funkcja anonimowa. Anonimowa, bo nie posiadająca nazwy, albo funkcja strzałkowa. Częściej się zdecydowanie spotkacie z funkcjami strzałkowymi, dlatego ja wrócę do tej funkcji strzałkowej, czyli po prostu tutaj, mając tylko jeden R, jeden jakby ten parametr tej funkcji strzałkowej, no to nie muszę mieć nawiasów w ogóle, wtedy mogę to zrobić tak, jak to zrobiłem wcześniej, czyli img i tutaj strzałka. Dobra, jeżeli by tych parametrów te, dla tej funkcji strzałkowej miało być więcej niż jeden, no to wtedy oczywiście e, musi być nawias, tak? A mogą być dwa, bo to wykorzystywaliśmy na przykład na poprzedniej lekcji, tak? E, nawet mogą być, może być ich tu więcej, ale te dwa to jest element i e, key, nie? Czyli też go wykorzystać. W tej chwili sam element nam wystarczy, ustawiamy listener, przekazujemy jakby e, referencję do funkcji, a ta funkcja jest... Tutaj. Oczywiście ta nasza funkcja będzie się troszkę różnić, więc ja tą sobie zakomentuję. Tak to robiliśmy przedtem. Utworzę tą funkcję jeszcze raz. Function statement change image. Tutaj jako params przekażemy to zdarzenie kliknięcia, czyli ten obiekt event, tak. I teraz. Co wewnątrz tej naszej funkcji? No, tutaj pobiorę sobie ten uchwyt, tak jak przedtem, więc to skopiuję, może. Przyznam, że to jest uchwyt do tego elementu, gdzie wstawiamy, tak? No więc on jest nam potrzebny. Druga rzecz to będzie pobranie obrazka, w który kliknęliśmy. I tu skorzystamy, właśnie sobie z tego eventu, tak? Czyli z tych właściwości obiektu event. Poszukamy sobie odpowiedniej wartości. No oczywiście potrzebujemy mieć jako nazwę obrazka, tak? Żeby podstawić pod image src, tak jak jest tutaj. Ja w tym celu stworzę sobie nową zmienną, a w zasadzie stałą const img src. C powiedzmy, tak go sobie nazwę i teraz e, popatrzcie się, zróbmy sobie tutaj najpierw e, event, przypiszę e dajmy sobie log i wyświetlmy sobie ten img src, poszukamy sobie odpowiedniej e, właściwości, tak e, czyli odpalamy sobie to tutaj cyk Cyk. Dobra. Tutaj mamy, słuchajcie, ten właśnie event, czyli to e i co by mnie tu teraz interesowało z tego eventu? Um, dobra. Po pierwsze, myślę, że będzie mnie interesował target, nie? Czyli właśnie ten kliknięty element, jakby cel w tym, w tym moim evencie i to jest img, tutaj to wyraźnie widać, więc rozwinę sobie ten img, tutaj mam atrybut alt z tego img, ale ja szukam dalej, tutaj popatrzcie się, bo zarówno pod base URI jak i pod current src mam ścieżkę do tego obrazka, ale słuchajcie, jest to ścieżka jeszcze tu się patrzę, co mam dalej. Jest to ścieżka bezwzględna, tak? Czyli jak widzicie, tutaj wskazuje file, i tu jest odpowiedni folder. Oczywiście, jakby to było w internecie, no to byłoby tutaj no, domena odpowiednia i, i e, odpowiednia ścieżka. Ale ja bym chciał tak naprawdę mieć, e, no właśnie, nie, cał, nie całą tą ścieżkę, tylko całą tą końcówkę. E, I czy mogę to osiągnąć? No to mogę, bo tutaj oprócz e, właśnie. Tych elementów w stylu Current, SRC, albo tutaj mam jakiś namespace, albo właśnie samo SRC, jeszcze chyba powinienem mieć. Dobra, mam SRC, tak, gdzie też jest pełna ścieżka. To tutaj wyżej było coś takiego jak attributes, tak i w tym attributes mam to rozbite. Tu mam na przykład znowu SRC ale mam też note value i mam też text content i mam też value, tak? Czyli ja myślę, że tą value bym sobie tutaj pobrał. Czyli e, target attributes value. Co myślicie? Dobry pomysł? Czyli tu bym sobie dał target, dalej a 3. Tri... czekajcie, jak to się tam pisze, attributes Attributes, 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 attributes. Dobra. <laughs> Możemy tak na bieżąco też podglądać. Czyli teraz kliknięcie o. Dobra, i właśnie mam te atrybuty i z tych atrybutów będzie mnie interesować src value. Sprawdzajmy. Czyli teraz src value. Szybkie debugowanie. No i właśnie, i mam e, dokładnie to o co mi chodzi, z tym, że tutaj od razu z folderem, ale to nawet dobrze w sumie się składa, bo nie będę musiał mm, wykonywać ten, tej konkatenacji, jak tutaj robiłem. Czyli skoro już mam w tym IMG SRC to, co trzeba, no to image.Src ustawię sobie na imG SRC. Dobra, tutaj od razu zaznaczę, że mógłbym skorzystać z tej ścieżki bezwzględnej, czyli E Target SRC. Też myślę, że powinno działać, ale ja tutaj jednak postawię na ścieżkę względną, dlatego aż tak daleko, żeśmy gdzieś tam się pokopali pod tym obiekcie po tym obiekcie E, czyli Event Target Attributes SRC Value, żebyśmy mogli dokopać się do tej ścieżki względnej. No, zobaczmy, czy to teraz działa. Dobra, chyba nie zapisałem. Nie, dobra, zapisałem. Ok, czyli to już śmiga z listenerami bardzo ładnie z wykorzystaniem obiektu, mm, obiektu events, tak? Dobra, czyli to jest pierwsza część naszego zadania. Druga część naszego zadania to jest zamiana tej ikonki. No i znowu moglibyśmy tutaj sobie dać onClick i odwołać się do funkcji, ale już tego robić nie będziemy, bo wiemy, jak to się robi. Ustawimy sobie po prostu listenera na ten element, czyli e, robimy tak, e, popatrzcie się, dajmy sobie tutaj konsta sobie jeszcze zrobię jednego, to będzie, nie będzie images, tylko tym razem to będzie icon, e, teraz ponieważ ikona jest jedna, to query selector zwykły, nie all i tutaj mamy id icon, więc z tego id sobie skorzystamy, icon, dobra, e, potrzebujemy na tym, na tej ikonie ustawić listenera, czyli add-even listener sobie ustawimy. Interesuje nas zdarzenie klik i myślę, że wywołamy funkcję change icon. Dobra, tej funkcji jeszcze nie ma, dlatego nam się tak tutaj świeci. Czekajcie, ja tu sobie jeszcze dorzucę te średniki, bo ostatni nie daje. A jednak będę je dawał. No i teraz sobie szybko function statement, change Icon. Dobra, i tutaj znowu nam się przyda to zdarzenie, event. I co tutaj? Tutaj słuchajcie, no można tutaj kombinować na różne sposoby, ale ja myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu sprawdzenie, jaki jest ten zrc ustawiony i zamiana na ten drugi, nie? Czyli jak będzie off, to zamienimy na on, jak będzie on, to zamienimy na off. Więc tutaj generalnie możemy skorzystać z tego, co już wiemy. Czyli popatrzcie się. Tutaj z tego na przykład skopiuję to sobie, bo chcę dokładnie do tej samej właściwości się dokopać. Powiedzmy, że to sobie nazwę icon zrc. No i tu znowu będzie e, target attributes zrc value. Zobaczmy. Czy to w zasadzie tak będzie działać? Ale wydaje mi się, że to już mamy sprawdzone i powinno nam działać. Dobra. OK. Odśwież. Klikam. No i właśnie. I widzicie, że mam tutaj teraz tą ścieżkę. IMG Icon of PNG. No więc wystarczy, myślę, zrobić prostą instrukcję warunkową. Dobra, czyli ten console log zamienię sobie na IFA. I teraz, jeżeli ten. Mój ikon src e, równa się, tutaj zrobimy sobie porównanie, i on się równa, słuchajcie, tej ścieżce, copy, past, e, to wtedy dla tego ikon, mam tu uchwyt, nie, oczywiście, teraz tutaj nie ma średnika, zrobimy sobie to dla ikon, ustawimy src, na on, dobra. A w przeciwnym razie, w przeciwnym razie ikon ustawimy na off. No, i wszystko generalnie, czyli sprawdzimy sobie tą wartość, czyli tą ścieżkę w momencie kliknięcia. Jeżeli jest off, to damy na on. Jeżeli nie jest off, no to jest on. Są tylko dwie możliwości: damy na off. No dobra, i chyba to powinno już działać. Sprawdźmy. Dobra, no jak widzicie, działa, tak? Tu też działa wszystko. Czyli zadanie zrobione. Poszło dość sprawnie. No i tak to by wyglądało, tak? Czyli tu jest wersja funkcji trench image. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać jednak z tego wywoływania zdarzeń tutaj, czyli tu on-click, i dokładnie tak samo moglibyśmy zrobić przy ikonach, wtedy byśmy bardzo podobną funkcję do tej stworzyli i tą zawartość sobie w zależności od przekazywanego argumentu. Tu moglibyśmy różnie kombinować, ale moglibyśmy podobnie zadziałać jak jest tutaj. Ale tutaj oczywiście dużo lepiej zrobić to na listenerach, czyli sobie robimy tutaj dwa uchwyty. Ustawiamy listenery tu dla kolekcji obrazków, ponieważ to jest wiele obrazków, tu dla pojedynczego elementu, więc bezpośrednio ustawiam listener bez żadnej pętli. No i mam dwie funkcje. Jedna zmienia obrazek, druga zmienia ikonę. Tutaj mamy uchwyt do elementu, który będzie zmieniany. Następnie sprawdzamy sobie na podstawie tego obiektu e czyli eventu, który jest generowany w momencie naszego kliknięcia, tak? Czyli e, i sprawdzamy sobie jego target attributes zrc value, czyli tam jest przechowywana ta y, tak naprawdę wartość stąd, tak? Bo to nam naprawdę określa tą wartość i tą wartość to jest ta ścieżka względna e, i tą ścieżkę względną wykorzystuje ustawiając właśnie na tym el zmienianym elemencie tą ścieżkę względną. Natomiast w przypadku e, Ikony robię tak samo. Sprawdzam tylko, która wartość była ustawiona w momencie kliknięcia. Dokładnie ten sam sposób jak tutaj. I w momencie, jeżeli ta wartość to była off, to zamieniam ją na on, a jeżeli była ee, on, czyli else, zmieni się z powrotem na off. Działa. E, dobra, tyle. E, w sumie bardzo prosto, poszło sprawnie i wszystko bardzo, bardzo dobrze działa, więc zachęcam Was jednak do robienia JavaScriptu na egzaminie, bo niektórzy tak, przynajmniej mam takie wrażenie z moich uczniów, że się tak strasznie boją tego JavaScriptu, ale generalnie on zwykle nie jest trudny, więc zachęcam do podjęcia wyzwania. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.